Ferie zimowe w Wielkopolsce są już na półmetku. Za tydzień dzieci wrócą do szkół, ale do tego czasu w Poznaniu czeka na nich wiele atrakcji. Jedną z nich przygotował Poznański Teatr Tańca. Najpierw tydzień warsztatów, a potem występ na wielkiej scenie. Przez następny tydzień, każdego dnia, od rana do wieczora, będą jakby bazowały tutaj w teatrze i będą miały prowadzone zajęcia różnego rodzaju, z różnymi tancerzami. W tym czasie będą również pracować nad stworzeniem spektaklu. Aura nie dopisuje. Śniegu próżno szukać, a jest on niezbędny, żeby pojeździć na nartach czy na sankach. Muzeum Archeologiczne proponuje, żeby zajrzeć w niebo i poobserwować gwiazdy, tak jak to robili starożytni. Bynajmniej, żeby szukać śniegu, pomogą specjalne warsztaty. Społeczeństwa wywodzące się ze starożytności bardzo często patrzyły w niebo, poszukując tam uzasadnienia różnych kwestii dotyczących ich bytu. W związku z tym ta astronomia była takim, można powiedzieć, kamieniem węgielnym do różnego rodzaju systemów wierzeń. Muzeum Armii Poznań pozostawia wrota otwarte dla najmłodszych miłośników militariów. W małej śluzie nad Stadeli każdy z nich może zostać generałem. Porozmieszczane w różnych miejscach kody QR można poznać ich historię, historię danego miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy, zobaczyć jak to na zdjęciach, jak to wyglądało wcześniej i co nieco przeczytać. A Muzeum Uzbrojenia nad Stadeli proponuje interaktywny spacer po dawnym forcie Winiary. W Muzeum Armii Poznań przygotowano dodatkową atrakcję na ferie pod hasłem Poczuj się jak generał. Tam mamy niebywałą okazję do przymierzenia oryginalnych czapek, oryginalnego hełmu i nieco posłuchania na temat Armii Poznań od pracowników tego muzeum. To tylko część atrakcji, których można spróbować w Poznaniu do końca ferii. Warto śledzić strony internetowe placówek publicznych, bowiem niektóre z nich proponują specjalną ofertę dla najmłodszych. Błażej Filipiak, Puls Dnia.